projekcie Biogazownia Rolnicza Sprawa Publiczna chodzi o to, aby zainteresować przedstawicieli urzędów gmin, że one mają możliwości, instrumenty, aby realizować własną lokalną politykę energetyczną, opartą również na dywersyfikacji źródeł energii, aby zachęcić ich do stosowania odnawialnych źródeł energii, w tym również biogazownie rolnicze. W jaki sposób chcecie zachęcić samorządy do tego, żeby inwestowały w takie biogazownie? Przede wszystkim poprzez podnoszenie ich świadomości na temat funkcjonowania biogazowni. Biogazownia rolnicza przede wszystkim rozwiązuje problemy środowiskowe, a więc bardzo sprawdza się w tych lokalizacjach, gdzie są duże gospodarstwa rolne produkujące jako produkt uboczny gnojowice czy gnojówkę, która jest dosyć uciążliwa dla środowiska. Biogazownia rolnicza jest instalacją, która wykorzystuje te produkty uboczne do produkcji biogazu. I w związku z tym biogazownia rolnicza po pierwsze rozwiązuje te problemy środowiskowe, ale racjonalnie oceniona instalacja może również być źródłem dodatkowych dochodów dla gmin. Nie tylko właśnie z tytułu podatków, ale może stwarzać możliwości do tworzenia nowych miejsc pracy. Biogazownie rolnicze wykorzystują również surowiec pochodzący z rolnictwa, w związku z tym gospodarstwa rolne mogą produkować substrat na potrzeby lokalnej biogazowni. Biogazownia rolnicza to również stabilne, niezależne od warunków pogodowych, źródło energii elektrycznej i ciepła, które może być wykorzystane nie tylko na użytek lokalnej społeczności, ale również na użytek, może być wykorzystana w budynkach należących do gminy. W tej chwili mamy około 60 biogazowni. Większość z nich powstała w ostatnich 2 latach. Rzeczywiście ich sytuacja ekonomiczna nie jest najlepsza. Spowodowane to było przede wszystkim załamaniem rynku zielonych certyfikatów, których cena dramatycznie spadła i w związku z tym niektóre biogazownie mają po prostu kłopoty ekonomiczne. Niemniej jednak ważne jest, aby promować te instalacje, ponieważ przede wszystkim wykorzystują one lokalne substraty, a ponadto mogą być elementem stabilizującym dostawy energii elektrycznej, szczególnie właśnie na obszarach wiejskich. Mało się o tym mówi, ale przerwy w dostawach prądu na obszarach wiejskich są dużo wyższe niż w mieście. Była to kampania edukacyjno-informacyjna, z którą chcieliśmy dotrzeć właśnie do przedstawicieli urzędów gmin i zaproponować im właśnie takie narzędzia edukacyjne jak podręcznik i stronę internetową, gdzie mogą znaleźć wszelkie informacje na temat funkcjonowania biogazowni rolniczych, ale również roli gmin w tym procesie inwestycyjnym. To jest bardzo ważne, aby gminy włączały się w ten proces, ponieważ od nich zależy, czy te biogazownie również będą powstawać.